Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Wróciłam do Was świetnie nagrywane w trasie. Próbowałam nagrać pod parasolką, ale to, co się działo pod parasolką, to było straszne. Straszny wiatr się zerwał i mam nadzieję, że w ogóle jakoś wygląda, bo jestem już cała rozczochrana. Jest wiatr, a mimo wszystko jest słońce, więc też mogę o czym mówić. Nie wiem, czy to nagrywanie na tarasie to był dobry pomysł. Chciałam po prostu zmienić scenariusz, żeby było ciekawy. Ale filmik nie będzie długi, pomimo, że dużo tutaj do powiedzenia nie mam. To jest filmik o moim takim letnim niezbędniku. To są rzeczy, które już pokazywałam wcześniej, które się pojawiały w ulubieńcach, które już były w zeszłym roku, ale pytacie o coś takiego, więc stwierdziłam, że jeszcze raz takie naprawdę podstawowe, ulubione rzeczy zbiorę i Wam pokażę. Więc na sam początek wiadomo filtry. O filtrach nakręciłam dzienny film, więc nie będę tutaj się rozpowiadać. To twarzy w tym momencie Vichy i Capital Soleil. Uwielbiam ten filtr, naprawdę. Mam go teraz też na sobie. Prawie nie mam. Mam tylko ten krem, troszeczkę mam kremu BB tutaj głównie na nos i na troszkę na czoło, ale i potem jeszcze mam róż, ale tak tutaj na policzkach nic nie mam, możecie zobaczyć jak on wygląda, naprawdę bardzo ładnie matuje, utrzymuje się długo, po prostu czuję, że on działa, gdy wychodzę na zewnątrz, czyli jest mocno słońca, było ostatnio tak, to wiem, że on nawet pod koniec dnia nadal był na tej twarzy, ponieważ na ręku to czułam, że ta skóra w tym miejscu troszkę taka inna, jest bardziej gładka. Też gdy wieczorem spojrzałam, po prostu to widziałam, po prostu, że tutaj gdzie się nie dosmarowałam, gdzieś tu przy dekolcie byłam troszeczkę zaczerwieniona, a tak poza tym to skóra była jednolita, więc no, jestem z niego bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o ciało, to mam ten Anthelios XL, to jest 50, to jest olejek, ale to jest suchy olejek, on wcale nie jest tłusty. I teraz następna rzecz, którą już polecam od lat, o której mam oddzielny filmik, więc zapraszam do oglądania. To jest suchy olejek do ciała Nuxe. Tutaj niestety słońce nie odda tak tego, jak on wygląda, ale w moim oddzielnym filmiku, który Wam podlinkuję pod spodem, możecie zobaczyć, jak on się zachowuje i bardzo go lubię. Przepięknie pachnie i według mnie to jest zapach jak podobny do perfum Lancôme Hypnose, który ja bardzo lubię, ale nawet jest bardzo nietrwały. On jest wspaniały właśnie takie wieczory, letnie wieczory, gdzieś wychodzicie na przykład na ramiona, jakąś taką kolację nad wodą, wiecie, takie romantyczne. Tutaj tak bardzo ładnie podkreślam, zwłaszcza okolice dekoltu, ramion, nogi. Bardzo fajny produkt. Nie jest najtańszy, ale naprawdę jest bardzo, bardzo wydajny i myślę, że wart swojej ceny, ponieważ szukałam innych zemników tańszych, porównałam go z olejkiem The Body Shop. On był ok, ale takie naprawdę tanie olejki nie równają się po prostu z nim. Tutaj jednak wiemy, za co płacimy i on też bardzo fajnie pielęgnuje skórę. To nie jest tylko tak, że on nabłyszcza, ale on też po prostu daje nam bardzo ładne nawilżenie na skórze. Następnie woda termalna. Wodę termalną używam od lat, także o tym wiecie. Jeśli chodzi o domowy użytek, to Uriasz. Natomiast do torebki zabieram zawsze takie małe wody. I tutaj przykładowo mam Evian i tutaj jest woda z Madosz, którą dostałam przy okazji, gdy mam właśnie filtry. Więc takie małe, idealne do torebki i najlepiej one mi się sprawdzają, gdy czekam na metro, gdy jest bardzo, bardzo gorąco i jestem powiedzmy 2-3 poziomy pod ziemią. Jest strasznie duszno i nie ma czym oddychać i wtedy właśnie używam tych mgiełek tej wody i widzę, że dużo kobiet i dziewczyn też to robi. Albo właśnie takie małe, naturalne wody termalne, bo jakieś mgiełki do ciała, które Secret, wszyscy po prostu się psikają, żeby troszeczkę to ciało odświeżyć i schłodzić przede wszystkim, więc to się u mnie zawsze sprawdza. Kolejny produkt, o którym już mówiłam 2 lata temu, nagrywałam dzienny filmik, ale nadal jest wiele pytań i nadal wiem, że gdy to polecam Wam na przykład w komentarzach, to część z Was w ogóle nie wie, o co chodzi, jest zdziwiona, że taki produkt jest na rynku. To jest Sally Hansen's Up, to są te Airbrush Legs, czyli rajstopy w sprayu. Tak jak mówię, na temat oddzielny filmik. Ja pierwszy raz ten produkt testowałam w Stalinie, tutaj w Stanach, tylko właśnie w Polsce. Kupowałam go wtedy na Allegro, ale wiem, że jest dostępny też u Was w drogeriach, więc polecam mój filmik. To jest bardzo fajny produkt, jeśli nie chcecie się opalać, nie chcecie używać samoopalacza, a chcecie na przykład, żeby Wasze nogi lepiej wyglądały, żeby były wyglądały opalone, żeby zapiąć jakieś tam przebarwienia, naczynka, celulit. Ten produkt bardzo dobrze się sprawdza, on jest też wodoodporny, także tutaj nie chcę Wam wszystko o nim opowiadać, ponieważ jest dzienny filmik. Ale naprawdę, naprawdę gorąco Wam go polecam. Też i ten produkt już jest bardzo wydajny, także jedna butelka wystarczy na wiele, wiele aplikacji. Tak naprawdę, jeśli nie używacie aż tak bardzo często, taka jedna butelka wystarczy Wam na jeden sezon. I następna rzecz to żele antybakteryjne do rąk. To jest konieczność. Ja w ogóle je zawsze mam przy sobie, ale latem, gdy korzystam z komunikacji miejskiej, to po prostu te z Was, które korzystają właśnie z autobusów czy z metra, to wiecie, te rurki, których musimy się schwycić, są po prostu ohydne, one są tłuste, mokre, uciekające, nie wiadomo czym, klejące i także ja wtedy zawsze używam właśnie takich żeli, ale też używam je na co dzień, gdy idę na przykład, jestem na mieście, chcę coś zjeść, także mam je zawsze w torebce, ale latem właśnie szczególnie dużo je używam. To jest akurat z Victoria's Secret, ale tych nie polecam, one mają ładne zapachy, tak jak te mgiełki.
Ale ta buteleczka jest taka jakaś niepraktyczna, bardzo twarda i trudno tutaj po prostu produkt wydobyć. Jeśli chodzi o te amerykańskie, to polecam z Bath & Body Works. Oni mają bardzo fajne. Zapach jest ładny, no ale mówię, to buteleczka nie ciekawa. Ostatnia rzecz to antyperspirant i myślę, że on się pojawi w moich ulubieńcach. Jak wiecie, ja używałam ten naturalny krystal, ale on ostatnio się u mnie w ogóle nie sprawdza, nie wiem dlaczego. Nie pocę się jakoś szczególnie, nie mam jakichś zmian hormonalnych, nie mam jakoś dużo stresu, no, wszystko tak jak było, a po prostu przestał działać. I w tym momencie ja używam Vichy, sprowadziłam go z Polski, jest antyperspirant 48 godzin, nie testowałam. Nie mam zamiaru testować 48 godzin, ale ta kulka jest taka fajna, duża, bardzo ładny, taki świeży, pudrowy zapach i naprawdę bardzo dobrze chroni, jestem z niego bardzo zadowolona. I to było na tyle. To są takie moje must have. Typ produkty, które ja używam właśnie co roku latem, także olejek właśnie do ciała, to jest bardzo fajna rzecz. Teraz stopy w sprayu i woda termalna, to są takie chyba, myślę, że do tych to wracam regularnie, no oczywiście kosmetyki z filtrem. Także to było na tyle, jeśli macie jakieś pytania jeszcze o te produkty, to piszcie, tak jak mówiłam, podlinkuję Wam to wszystko na dole i jeśli Wy macie jakieś inne kosmetyki, które używacie właśnie co roku regularnie, to dajcie mi znać, powiem, że jestem ciekawa, zawsze tutaj mogę coś od Was podpatrzeć i się dowiedzieć i coś nowego znaleźć, jakąś perełkę. Okej, okay. Mam nadzieję, że było mi słychać, mam nadzieję, że też nie jestem bardzo aż tak rozczuchrana. Sąsiad się właśnie patrzy. Tak, gadam do kamery. Tak, nikogo nie ma na tarasie. Okej, dzięki. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was i zapraszam na następne filmiki. Pa!